Witam raz jeszcze bardzo serdecznie pana europoseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Czy wszystko jest teraz w porządku? Jest znakomicie, słyszę panią doskonale. Mam nadzieję, że wynik wyborów też będzie świetny. No, ale to już jest temat w zasadzie naszej rozmowy. Może nie sam wynik, jaki będzie, bo nie będziemy dzisiaj wróżyć z fusów. Wybory za tydzień, niecały tydzień. Pan prezydent Andrzej Duda niemalże w drodze do Stanów Zjednoczonych. Zdaje się, że jutro pan prezydent Andrzej Duda wylatuje. Tam spotkanie z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Dzisiaj rozmowa z sekretarzem generalnym NATO. Kancelaria prezydenta podkreśla, że charakter tej wizyty jest z jednej strony jakby czysto dotyczy relacji czysto polsko-amerykańskich, ale z drugiej strony pan prezydent jedzie tam również jako przedstawiciel NATO i będzie o sprawach Paktu Północnoatlantyckiego rozmawiał. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia reakcję na wizytę, na zapowiedź wizyty, bo jeszcze samej wizyty nie było, na zapowiedź wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu, w Waszyngtonie. Politycy opozycji, w tym pan Rafał Trzaskowski, wzywają pana prezydenta do tego, żeby nie zaciągał żadnych zobowiązań, nie w imieniu Polski nie podejmował żadnych zobowiązań, bo jak mówi, i to dzisiaj mówił między innymi Borys Budka, sprawy polskie załatwia się w Polsce, a nie poza granicami. No to coś nowego, bo wydawało mi się do tej pory, że politycy opozycji, jak nie ulica, to za granica, bardzo często w ostatnich latach szukali pomocy w Brukseli, w Strasburgu, no także w Berlinie czy Paryżu i podchwytywali wszystkie niechętne Polsce, polskim władzom komentarze różnych polityków czy środowisk politycznych w Europie i poza nią. Natomiast no, ja rozumiem, że kampania wyborcza ma swoje prawa, ale to naprawdę jest wielka rzecz, wielka sprawa, że prezydent mocarstwa numer jeden na świecie przyjmuje jako pierwszą głowę państwa, pierwszego przywódcę od przeszło 3 miesięcy, od początku pandemii na świecie, w USA, właśnie polskiego prezydenta. To jest gigantyczny sukces. I oczywiście, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, dr Andrzej Duda, nie jedzie tam jako turysta, jedzie jako głowa państwa, jako polityk, który będzie rozmawiał o konkretach, o interesach, polskich interesach, tak jak prezydent Trump będzie bronił amerykańskich. Co to znaczy zaczynać zobowiązań? No oczywiście jest tak, jest takie pojęcie common interest, wspólny interes i o tym będą mówić prezydenci obu tych państw, lidera świata i lidera na pewno naszego regionu Europy. Pani tu powiedziała, że występuje prezydent Duda i stąd ta dzisiejsza konsultacja telefoniczna sekretarza generalnego NATO z polskim prezydentem. Występuje jako przedstawiciel europejskiej części NATO, ale także w sposób oczywisty występuje jako szef pewnej koalicji regionalnej, tej tak zwanej nowej Unii, czy krajów może szerzej nawet Trójmorza. To jest bardzo znaczące i oczywiście ja bym chciał, żeby to rozmowa... No właśnie, panie pośle, ja wejdę w słowo, bo ja wiem, że troszkę sobie przeszkadzamy, bo jesteśmy w połączeniu takim telekomunikacyjnym, stąd te pewne opóźnienia, ale dzisiaj na antenie radiowej jedynki pan profesor Krzysztof Szczerski mówił o tym, że gdy tylko pojawiła się informacja, że pan prezydent Andrzej Duda będzie w Waszyngtonie, będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem, to do pana prezydenta, do kancelarii prezydenta zwrócili się przedstawiciele państw naszego regionu Europy i też jakby no, starali się przedstawić swoje różne oczekiwania, swoje różne spostrzeżenia, komentarze do tego, co w tej chwili dzieje się na świecie. Także to,
tę misję jakby jako reprezentanta naszej części regionu. Również pan profesor Krzysztof Szczerski dzisiaj podkreślał, ale ja chciałabym pana też zapytać o ten kontekst polityczny, bo te apele o opozycji i pana kandydata Rafała Trzaskowskiego, one są bardzo jednoznaczne. I tak, rzeczywiście są te apele o to, żeby pan prezydent nie podejmował żadnych zobowiązań, czyli rozumiem, w ogóle nie podpisywał żadnych porozumień w Stanach Zjednoczonych, czyli w zasadzie pojechał tam, rozumiem, tylko towarzysko, no bo zawsze oczekuje się, że wizyta, szczególnie głowy państwa, będzie wiązała się z jakimiś efektami, no będą jakieś efekty wymierne tej wizyty, no bo jak ich nie ma, no to jest problem. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, dlatego że tak, Platforma z jednej strony mówi, że obecność wojsk amerykańskich to ich zasługa, no ale z drugiej strony mówią, że w tej chwili jakby nie ma co, że pan prezydent nie powinien w zasadzie zgadzać się na jakieś wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. I politycy Platformy Obywatelskiej sugerują, rozumiem, że w tym już mają jakiś interes kampanijny, że pan prezydent Andrzej Duda będzie dążył do tego, żeby w Polsce była broń nuklearna. No oczywiście każdy ma swoje tradycje. Platforma Obywatelska, przypomnę, ma tradycję, której prezydent Rzeczypospolitej z PO, pan Komorowski, mówił o bigosowaniu, mówił o polowaniach, mówił o specjalnych relacjach w małżeństwie między mężem a żoną, osłupiałemu prezydentowi Barackowi Obamie. No, na szczęście możemy być pewni, że takie wygłupy nie będą udziałem naszego polskiego prezydenta w tej chwili. Nie jedzie tam jako turysta polityczny, jedzie z konkretami i po konkrety. Kwestie militarne, geopolityczne, energetyczne, to będzie klucz tej wizyty. Jako przypomnę, skoro pani powiedziała, że Platforma sobie przypisuje obecność żołnierzy amerykańskich, że na szczycie NATO w Newport, w Walii, owszem, stwierdzono, że te żołnierze amerykańscy w Polsce będą, ale to miały być i były ilości śladowe. No tutaj także dzięki szczytowi NATO w Polsce, a po tej wizycie Donalda Johna Trumpa w Warszawie i potem wiceprezydenta Michaela Richarda Pence'a w Warszawie, ten kontyngent się rozrósł i dobrze. Oczywiście, żeby było jasne, pan prezydent będzie mówił szerzej o bezpieczeństwie w Europie. My chcemy, żeby tych żołnierzy amerykańskich w Polsce było jak najwięcej, ale także podkreślam, żeby w Europie było jak najwięcej. Więc nie jest w interesie Polski, żeby Amerykanie ich wycofali żołnierzy z Niemiec, ale to też jest kwestia może przede wszystkim relacji dwustronnych Waszyngton-Berlin. Polska przyjmuje żołnierzy amerykańskich, będąc jednym z kilku krajów w NATO, który spełnia ten wymóg 2% PKB na obronność. Niemcom brakuje prawie 0,7% do tego, więc nie dziwmy się, że te relacje amerykańsko-niemieckie są naprężone, a nasze są bardzo przyjazne, a też konkretne. Dobrze, panie pośle, w takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące tak naprawdę drugiej tury. My nie wiemy w tym momencie, czy do drugiej tury dojdzie, czy nie dojdzie. Ona jest najprawdopodobniej, do niej najprawdopodobniej dojdzie, no ale pewności nie mamy. Dopiero jak poznamy rozstrzygnięcia głosowania z 28 czerwca, będziemy mieli pewność. Proszę powiedzieć, jak państwo patrzą na tą drugą turę? Bo ona może być niezwykle kłopotliwa dla pana prezydenta Andrzeja Dudy i dla Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory zawsze było tak, że prezydent, że kandydat, który zwyciężał później w drugiej turze i zostawał prezydentem, mógł liczyć na jakieś wsparcie innego kandydata.
No, pan prezydent Andrzej Duda 5 lat temu otrzymał takie być może nie do końca otwarte, ale jednak zupełnie czytelne wsparcie od Pawła Kukiza, który wówczas zdobył bardzo, bardzo wysoki wynik wyborczy. Zdaje się, że podczas tych wyborów będziemy mieli scenariusz taki, no, którego się chyba też już od dłuższego czasu spodziewamy. Wszyscy przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Pan marszałek Tomasz Grodzki mówi, że rozmowy ze wszystkimi siłami politycznymi są prowadzone i przynajmniej jeżeli wierzyć oświadczeniom pana marszałka Grodzkiego, no to od lewa do prawa, czyli od lewicy do narodowców, wszyscy mają poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Po pierwsze, nie sądzę, myślę, że na przykład Marek Jakubiak poprze na pewno prezydenta Andrzeja Dudę. Po drugie, myślę, że będą kandydaci, którzy we własnym interesie długofalowym nie będą chcieli poprzeć nikogo. Do takich kandydatów na przykład będzie jednak chyba należał pan Krzysztof Bosak. Natomiast myślę, że ważniejsze są przepływy elektoratów, a nie oświadczenia poszczególnych kandydatów. No wyraźnie widać, że zdecydowana większość elektoratu Konfederacji zagłosuje za obecnie pełniącym funkcję prezydenta i przyszłości, mam nadzieję, Andrzejem Dudą. Wydaje się też, że wbrew pozorom, na przykład to nie jest tak, że wszyscy wyborcy pana Hołowni, którego zaleca Trzaskowskiego, bo jednak niemała część z nich popierała Hołownię, bo był czymś no, alternatywnym dla Platformy. Część tych wyborców na pewno pozostanie w domach. Wbrew pozorom też to są pewnie niewielkie poparcie, jak powiedział pan Biedroń, ale nie wszyscy wyborcy pana Biedronia pójdą głosować na Trzaskowskiego. Ja tu jestem większym optymistą. Myślę też, że raczej większość wyborców Kosiniaka-Kamysza nie zagłosuje na pana Trzaskowskiego, albo zostaną w domach, a część z nich, podobnie jak to było 5 lat temu na pana Adama Jarubasa, dzisiaj już zapomnianego kandydata na prezydenta strony PSL-u, zagłosuje na kandydata obozu patriotycznego, obozu niepodległościowego. Więc ja jestem ostrożnym optymistą, ale uwaga, jeżeli mamy wygrać, to jest naprawdę potrzeba maksymalnej mobilizacji i wręcz no, nie tylko wieców, telewizji, banerów, które są zrywane jak nigdy. Ja nie pamiętam takiej kampanii, a jestem od naprawdę wielu lat w polityce, żeby banery jednego kandydata były tak niszczone jak pan Andrzeja Dudy. Ale oprócz tego to wymaga masę rozmów osobistych, telefonicznych. O to apeluję, o to proszę, przekonywajmy nieprzekonanych, bo platformersów to już za późno, ale nieprzekonanych, a także będzie, tych, którzy zapomnieli, ile dostali od armii. Dowiemy się wieczorem, późnym wieczorem 28 czerwca, w najbliższą niedzielę. Bardzo dziękuję. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę Piotr Lisiewicz. Będziemy również rozmawiać o kampanii, a teraz krótkie wystąpienie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dziś jest ten wielki dzień, kiedy mogę powiedzieć, że na 100 dni po ogłoszeniu tego stanu epidemii mamy już przekazanych 100 miliardów złotych na ratowanie 5 milionów miejsc pracy. Dzisiaj przygotowujemy się do pole position, do bardzo dobrej pozycji startowej w tej kolejnej fazie walki o jak najszybsze wyjście z koronawirusa. I chcę tutaj powiedzieć, że widzę, obserwując dane, także te dzisiejsze, także te coraz bardziej optymistyczne, o tym, że wbrew konsensusowi rynkowemu sprzedaż detaliczna w maju ma się dużo lepiej niż założenia rynkowe. Dzisiaj widzę, że mamy szansę na V-kształtne, na wyjście z kryzysu w kształcie litery V, czyli szybkie odbicie gospodarki. I Piotr Lisiewicz, Tygodnik Gazeta Polska. Mam nadzieję, że Piotr już, że wszyscy się usłyszymy, nie będzie problemu. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię, słyszę cię bardzo dobrze. No to fantastycznie. Oczywiście rozmawiamy na temat kampanii wyborczej.
mam nadzieję, że pytań w języku francuskim nie będziesz mi zadawał. Ja po francusku nie mówię, od razu się przyznaję, więc tutaj nie ma żadnego problemu, nikt mnie nie musi testować. Natomiast chciałam cię zapytać o propozycję Rafała Trzaskowskiego z jednej strony, a z drugiej strony propozycję pana prezydenta Andrzeja Dudy. No na nich się, na tych dwóch kandydatach się skupiamy, bo oni mają najwyższe poparcie i oni najprawdopodobniej znajdą się w drugiej turze, jeżeli do drugiej tury dojdzie. Bo z jednej strony Rafał Trzaskowski mówi o tym, że kończmy z gigantomanią, żeby nie budować, nie robić dużych inwestycji, że te inwestycje są niepotrzebne. Mówi nawet, że być może nie uda się ich dokończyć, ale mówi o inwestycjach tuż za rogiem, bliskich, samorządowych. Z drugiej strony prezydent Andrzej Duda mówi, że bez tych dużych inwestycji, takich ogólnopolskich, ale swoim zasięgiem wykraczających nawet poza Polskę, Polska się po prostu nie będzie szybko rozwijać, ale też proponuje fundusz inwestycji samorządowych na wsparcie tego, co ma powstawać lokalnie. Jak ty patrzysz na ten pomysł, na to zderzenie właśnie dwóch zupełnie odmiennych wizji? Gigantomania i największe lotnisko na świecie. To są te dwa kluczowe sformułowania, które powinniśmy zapamiętać. Oczywiście to największe lotnisko na świecie wcale nie ma być największe. Pan Marcel Klinowski, doradca zajmujący się właśnie sprawą Centralnego Portu Komunikacyjnego, mówi, że to ma być lotnisko, które wśród największych lotnisk na świecie będzie gdzieś tam w środku stawki. 45 milionów ludzi w ciągu roku korzystających z tego lotniska, podczas kiedy w Atlancie jest to ponad 100 milionów. Po co Trzaskowskiemu w jego retoryce to największe lotnisko na świecie i gigantomania? Jeśli on dodaje zaraz po tym, że mają być inwestycje za rogiem realizowane przez samorząd, no to można się domyślić, o co chodzi. To chodzi o to, co znakomicie znamy z III RP. Za rogiem co może być? Za rogiem może być Lidl, to w tej wersji mniejszej, ewentualnie kolejne jakieś centrum handlowe, szczytowe osiągnięcie, największe, nie wiem, Złote Tarasy w Warszawie, Avenida w Poznaniu, dworzec przestaje być funkcjonalny, ale jest to centrum handlowe i taki jest model tych inwestycji. Oczywiście przy centrum handlowym przeważnie przekręt lokalnego samorządowca, za który on zostanie za 4 lata skazany w sądzie pierwszej instancji, a za 8 albo 10 lat uniewinniony przez sąd apelacyjny. Taki był schemat tego w III Rzeczpospolitej. Tylko problem polega na tym, że jak Polacy wyjeżdżali na zmywak masowo milionami, czy jak polscy najlepsi naukowcy są drenowani przez instytucje innych krajów, to są te kraje, które zdaniem Rafała Trzaskowskiego nie uprawiają gigantomanii. Im bycie gigantem jest jakimś takim statusem przysługującym z natury, który Polsce nie przysługuje. I ta postawa... No właśnie, ale ja cię o to chciałam cię dopytać, dlatego że to bardzo często ten wątek się pojawia właśnie w kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego, które, przypomnijmy, nie jest propozycją tylko lotniska i nie wcale największego lotniska na świecie, tylko jest ogólnopolskim rozwiązaniem infrastrukturalnym, które po prostu fantastycznie ma za zadanie, jeżeli zostanie zrealizowane, skomunikować Polskę. Więc to nie chodzi tylko o lotnisko, ale przede wszystkim o te możliwości skomunikowania Polski, bo wiemy o tym, że z tym jest poważny problem i że to utrudnia rozwój. No ale w tym kontekście pojawiają się głosy już posłów Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, zobaczcie, Niemcy też budują to takie duże lotnisko pod Berlinem i im się jeszcze nie udało. No to jak nam może się udać? No przekaz jest zupełnie prostszy. No my jesteśmy, przepraszam, głupsi, gorsi od Niemców. No to jak skoro tym wspaniałym Niemcom się nie udało, no to nam się na pewno nie uda. Ale to jest przekaz, który od czasów, tak naprawdę można powiedzieć, od czasów stalinowskich do czasów dyskontów jest jakimś przekazem tej takiej elity, powiedzmy uniwersyteckiej,
w PRL-u i w III RP. To był w latach stalinowskich, to był taki przekaz, że my musimy mieć nasz wspaniały sojusz ze Związkiem Radzieckim, ponieważ inaczej kolejne pokolenia Polaków nie będą ginąć we wojnie dzięki temu sojuszowi. I ta inteligencja była tego uczona. To znaczy, jeśli co to jest walka z gigantomanią? To jest powiedzenie, nie przeciwstawiamy się interesom gigantów, bo to nie ma sensu, tak? Czyli jeśli robimy przekop Mierzei Wiślanej, co jest wbrew Rosji, to jest gigantomania, bo przeciwstawiamy się większemu państwu. Jeśli robimy centralny port komunikacyjny, to jest przeciwstawienie się Niemcom, które są gigantem. Nie wolno przeciwstawiać się gigantom. My jesteśmy państwem, które powinno się cieszyć, jeśli jego młode pokolenie wyjeżdża i w tych państwach, które nie uprawiają gigantomanii, bo im status giganta po prostu przysługuje, jeśli tam mogą pracować. No to jest nasz wielki sukces, powinniśmy być z tego dumni. My nie potrzebujemy w naszym kraju jakiegoś takiego przerośniętych ambicji, jakiegoś nacjonalizmu, który by powiedział, że my też tak możemy. Słucham? Ostatnie zdanie podsumowania, bo musimy kończyć. Ostatnie zdanie podsumowania jest takie, że są to całkowicie dwie odmienne wizje. Ta wizja ambitna, wizja, że u nas za parę lat ma być tak, że będą na przykład działały tutaj polskie marki znane na całym świecie, czy branże będą na świecie, w których Polska będzie dominować, bo nie ma takich marek, nie ma takich branż, bo to jest niemożliwe w filozofii III RP. Zderzenie z wizją trwania III RP, wasze dzieci na zmywaku, nasze w urzędach, sądach, prokuraturach. To są dwie całkowicie różne wizje Polski. I tutaj stawiamy kropkę. Piotr Lisiewicz, Gazeta Polska. Raz jeszcze dziękuję, Piotrze. Państwu oczywiście dziękuję, ale proszę nie odchodzić w tej chwili od Republiki. Proszę z nami pozostać. Cały czas wieczór publicystyczny w Republice trwa. Ja dziękuję bardzo.